Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie Państwa witam na dzisiejszym spotkaniu. Ja nazywam się Bartosz Soczówka i wcielę się w taką rolę starościny dzisiejszego wieczoru. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się Państwo spędzić go wspólnie z nami, a moimi i Państwa gośćmi są Małgorzata i Michał Kuźmińscy. Poproszę o wielkie brawa dla nich. Dziękuję. Tak obserwowałem, co się działo tutaj przed spotkaniem w kuluarach i mam takie przeczucie graniczące z pewnością, że wszyscy doskonale Państwo znacie naszych dzisiejszych gości, więc jeżeli przez aklamację zgodzicie się Państwo, abym pominął etap czytania bogatych biogramów naszej dwójki, dzięki czemu będziemy mieli więcej czasu na rozmowę, to tak zrobimy. A Was, drodzy, bardzo serdecznie witam i w takim razie w zastępstwie tych biogramów powiedzcie po prostu tak szczerze i od serca, co dobrego u Was słychać i co się literacko u Was w tym momencie dzieje. Co dobrego słychać? Słońce wyszło, to przede wszystkim. Też dzisiaj nas trochę zestresowała pogoda. Wiadomo, w Krakowie jak tylko popada deszcz, to wszystko robi się trochę bardziej skomplikowane. Jeśli chodzi o literaturę, no to właśnie ukazała się tydzień temu nasza najnowsza powieść Ruiny. I jest to dla nas właśnie ten bardzo taki ciekawy i trochę stresujący moment, kiedy wypuszczamy w świat nasze dziecko i ono musi teraz już radzić sobie samo. Teraz dostajecie ją Państwo do rąk i no, jesteśmy bardzo ciekawi, jak się będzie czytało. To jest też ten miły moment, w którym, tak jak Gosia powiedziałaś, książka już jest. Można sobie narcystycznie popoglądać ją tam gdzieś na półkach i widzieć też w mediach społecznościowych, że książka zaczyna sobie żyć i jest czytana. I to jest ogromnie przyjemne, również z tego względu, że to jeszcze jest to króciusieńkie okienko, w którym wszyscy nie zaczynają, już powoli zaczynają, ale jeszcze bez pretensji dopytywać, kiedy następna książka. Więc jest to też trochę miejsca na oddech, co nie znaczy, że już, nie wiem, chodząc gdzieś po lesie, czy gotując obiad, nie zaczynamy sobie powolutku fantazjować o tym, co byśmy chcieli zrobić dalej. Słuchajcie, jestem pewien, że pamiętacie swoją pierwszą premierę, bo to jest chyba takie wydarzenie, które no, faktycznie zostaje w pamięci na całe życie. I ciekawi mnie, czy te emocje z czasów debiutanckiej premiery, w jaki sposób one korelują z premierą kolejnej i następnej powieści? Czy w dalszym ciągu tak celebrujecie to wydarzenie, czy może w jakiś sposób te emocje się zmieniają? Nie, no pewnie, że to się nie staje rutyną, ale nowa książka znowu. Zwłaszcza, że u nas to się nie dzieje aż tak często, jak w niektórych przypadkach, że to rzeczywiście może człowiekowi wejść w nawyk, że celebruje premiery. Dla nas to jest ciągle święto, no ale mamy nadzieję, że to jest też jakiś rodzaj wydarzenia i święta dla czytelników, no bo to przecież wszystko dla nich, dla Państwa. Natomiast tak, pamiętam dokładnie, to było w Alchemii, to było takie mroczne wnętrze. 15 lat temu. 15 lat temu. Irek Green spowity w grubych obłokach papierosowego dymu zadawałem same pytania. I to było strasznie fajne. Byliśmy okropnie przejęci, byliśmy tacy bardzo no właśnie zaskoczeni tym, co nam się przytrafiło w życiu, że zaczęliśmy sobie coś tam opowiadać, a potem wyszła z tego książka, no się ukazała prawdziwa w okładkach i ludzie to czytają. Jeszcze przyszli na spotkanie, troszkę tłumy były, nie? Wtedy w Alchemii. Tak, to były trochę inne czasy w sumie. Jak sobie przypominam, to kryminałów w Polsce nie wydawało się, nie wiem, 400 rocznie, tylko, nie wiem, 40 albo może i mniej nawet. Więc zupełnie inne czasy. 15 lat temu rzeczywiście, i to też był czerwiec, prawda? Czerwiec 2009 i to była nasza pierwsza książka Sekret Kroke. No i my, tak jak Michał powiedział, byliśmy bardzo przejęci tym, że w ogóle napisaliśmy książkę i że coś się z nią dalej dzieje, że to nie była tylko chwilowa fascynacja albo, nie wiem, zaczęty pierwszy rozdział, tylko rzeczywiście udało nam się tę książkę skończyć, ktoś ją wydał, ktoś ją przeczytał. I tak od tamtej pory może już właśnie nie tak, że to spowszechniało, ale no ale każda kolejna książka to były jakieś nowe doświadczenia. Każde spotkanie z czytelnikami to jest dla nas olbrzymia frajda. Możemy popatrzeć wam w oczy, prawda? Możemy zapytać was wprost o wasze wrażenia. I za każdym razem jest trochę inaczej, więc też jesteśmy bardzo ciekawi, jak to dzisiaj będzie. Drodzy Państwo, to teraz taki mały przerywnik i będzie taki konkurs dla Państwa. A zaszaleję. Do wygrania będzie książka.
Jestem ciekawy, jak dobrze znacie Państwo naszych autorów i czy strzelicie prawidłową odpowiedź na pytanie następujące. Jakie może być najbardziej, w cudzysłowie, znienawidzone przez nich pytanie na spotkaniu takim jak to? Czy ktoś się domyśla? Kiedy następna książka? To jest propozycja numer jeden. Jakaś alternatywa? Jak to jest pisać w ruchu? Doskonale. Przynajmniej o to mi chodziło. Pytanie, czy trafiłem? Tak, to trafiłem. Pytanie. Nie powiem, że znienawidzone, ale pojawia się często, więc... No to już wiecie Państwo, jakiego pytania dzisiaj nie będzie, bo to się nagrywa, więc żeby nie było, że spotkanie powiela schematy, ale faktycznie powiedzcie mi, ono zawsze pada? Bardzo często i to jest właściwie ani nie dziwne, a dla nas też to pytanie za każdym razem, odpowiedź na to pytanie przybiera nieco inną formę, bo to też się zmienia. Inaczej się pisało we dwójkę pierwszą książkę, inaczej się pisało we dwójkę tę, powiedzmy, drugą pierwszą książkę, jaką była Śleboda, a jeszcze inaczej się pisze we dwójkę teraz. Naszą trzecią pierwszą książkę, dodajmy, prawda? Bo to też jest początek czegoś nowego. My mamy takie, niestety, taką przypadłość, że nie możemy się zatrzymać w sensie takim, że trzeci raz zaczynamy coś zupełnie nowego. Pierwsze nasze książki to było retro, to były powieści sensacyjne. Potem zaczęliśmy od nowa, kryminał współczesny, potem jeszcze była literatura faktu po drodze. I teraz po raz trzeci zaczynamy coś zupełnie nowego, czyli nową serię z nową bohaterką. Czwarty, no w sumie, tak, biorąc pod uwagę literaturę faktu, no to czwarty, więc odcinanie kuponów nam nie grozi, chociaż czasami tak wzdychamy właśnie, że wtedy to jakby dostarczanie książek trochę częściej byłoby trochę prostsze, ale no cóż, jakoś nie wychodzi. No właśnie, to skoro wspomniałaś, Małgosiu, o tej częstotliwości, to słuchajcie, jak się czujecie jako taka, w cudzysłowie, anomalia na rynku wydawniczym, która nie wydaje trzech tytułów rocznie? Słuchajcie, jaki macie do tego stosunek? Tak. Właśnie. My zawsze piszemy w swoim tempie, to znaczy nie pozwalamy sobie dyktować, nie wiem, rynkowi szeroko rozumianemu, jak często mamy wydawać książki. Może dlatego, że pisanie nie jest dla nas sposobem na zarobkowanie pieniędzy, ale raczej pasją i piszemy, bo mamy coś do powiedzenia, piszemy, bo mamy coś przemyślanego, coś nas złapało za serce i się domaga tego, żeby o tym napisać. I bardzo byśmy nie chcieli, żeby ta częstotliwość i te wymagania gdzieś wpłynęły na to, jak my piszemy, w sensie ile mamy na to czasu, ile sobie dajemy na to czasu, ile dajemy sobie na to przestrzeni. Czy to na research, czy to na samo pisanie, bo jak się żyje w takim trybie, że się chodzi do pracy i potem się z niej wraca i potem się robi wszystkie inne rzeczy związane z normalnym, codziennym życiem, a potem się jeszcze pisze książkę, no to nie jest wcale takie łatwe nastrzelać się tych książek nawet, nie wiem, nawet jedną rocznie, bym powiedziała. To nam się zdarzyło chyba Śleboda, Pionek, Kamień, to były książki wydawane rok po roku i to była bardzo wyczerpująca praca. Pisanie książek no, kosztuje po prostu dużo energii i nie chcielibyśmy poświęcić tej cząstki serca, którą tam wkładamy i tego czasu i tego researchu w to, żeby było po prostu szybciej, bo szybciej nie zawsze znaczy lepiej. Że powiem grubo, może to nie będzie aż tak grubo, powiem to w formie pytania, ale po pierwsze, tak jak Gosia powiedziałaś, my wydawaliśmy serię kryminalną, no właściwie rok po roku, z niewielkim przesunięciem ostatniej części. I teraz pytanie, czy to my jesteśmy anomalią, czy anomalią jest to, co zaczęło się dziać na polskim rynku książki popularnej, książki gatunkowej. Czy to jest normalne, że autora stawia się w sytuacji takiej, który musi nastrzelać 7 książek rocznie, albo i 5, albo i nawet 3, bo w przeciwnym razie rynek straci nim zainteresowanie, jak wiewiórka, która zapomniała, gdzie orzeszka zakopała. Nie? Znaczy, to jest dla mnie, sorry. Szanuję, podziwiam ludzi, którzy są w stanie pisać w tym tempie. Warto by z nimi kiedyś porozmawiać o kosztach takiego pisania, ale ja uważam, że to jest tak. Wiesz, jak w tym starym, w takim warsztacie oponiarskim, z którego kiedyś korzystałem, wisiała taka karteczka, że są 3 opcje, szybko, dużo, tanio i może... Dobrze. Przepraszam, zaczynałem oczywiście. Szybko, dobrze i tanio. Państwo sobie pójdą do tego warsztatu i starcy, prawda? Ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Że można mieć tylko 2 z tych opcji. Tak.
No to drodzy Państwo, to Wy nam teraz podpowiedzcie. Czy faktycznie jest tak, podnieście rękę do góry, kto się zgadza, że przez fakt, że musimy poczekać czasami troszeczkę dłużej na książkę naszych gości, to faktycznie, autentycznie my na tę powieść czekamy i wyczekujemy. Kto takie emocje faktycznie ma? Super, dzięki. To jednak nie jesteśmy anomalią. W takim razie ja w swoim myśleniu, a wy w działaniu. Bardzo się cieszę. No to skoro nie rozmawialiśmy o tym pisaniu we dwójkę, to mam takie inne pytanie, ale bardzo mnie nurtujące. Takie zbierające te całe lata waszego wspólnego pisania w taką stop klatkę. Chciałbym się zapytać, czego dowiedzieliście się przez ten czas o sobie nawzajem, czego nie wiedzieliście, gdy po raz pierwszy zasiadaliście do wspólnego literackiego projektu. Małgosiu. To przede wszystkim nie wiedziałam, że to jest możliwe, w sensie, że napisanie książki we dwoje jest możliwe i że właściwie napisanie książki przeze mnie jest możliwe, bo w gruncie rzeczy to ta książka trochę nas zaskoczyła. My żeśmy nie planowali, że napiszemy książkę i jakoś tak z dnia na dzień, jak zaczęliśmy sobie pewną historię opowiadać, bo jakoś nas zafascynował krakowski Kazimierz i mieliśmy taką wizję, że mogłaby się tam wydarzyć jakaś fascynująca historia w pięknym przedwojennym anturażu, prawda, z pięknymi kobietami, mężczyznami w kapeluszach, prawda, starymi samochodami, które gdzieś tam suną, czy tam nawet się ścigają po tym Krakowie. I zaczęliśmy sobie tę historię opowiadać i wtedy nie miałam pojęcia, że piszę książkę w gruncie rzeczy. I pierwsze zaskoczenie to było, że tak, to jest możliwe, że to się da zrobić, że to daje olbrzymią frajdę, satysfakcję, taki kreatywny flow, niesamowite uczucie i że można z tego zrobić sposób na życie. To było takie odkrycie od tamtej pory właściwie, no chyba nie mieliśmy jakichś takich przestojów, no mieliśmy, ale tak powiedzmy w tych przestojach też się zwykle coś dzieje, to znaczy powstaje jakiś pomysł, on się konkretyzuje, on się zmienia. Ale to się stało właśnie takim naszym sposobem funkcjonowania. Opowiadamy sobie historię i tak już od 15 lat. Tak, uważaj Michale, bo to jest takie pytanie z gatunku rozwodowych, które może być, jeżeli udzielisz złej odpowiedzi, więc spokojnie, weź oddech. Potem sobie rozmawiamy. Tak. Ja powiem tak, to w ogóle nie jest dla mnie zaskoczenie. Ja się w pewnym sensie niczego nowego nie dowiedziałem. Ale dowiedziałem się, że to jest możliwe również w pisaniu, we wspólnym uprawianiu jakiegoś literatury, że można mieć w jednej głowie tak wiele różnych porządków organizowania sobie wszystkiego. Kosia jest zawodowo menadżerką, zajmuje się zarządzaniem tak skomplikowanymi rzeczami, jakie niewiele ludzi na tym świecie rozumie, bo tam chodzi o to, nie wiem, co się ma dziać w procesorze, albo dla odmiany, które ma prąd płynąć z różnych tam z rozproszonych źródeł energii odnawialnej, albo jak to jest, że telefonia komórkowa działa. Ale to jest umiejętność sprawienia, żeby różne talenty były złapane w jedno miejsce i pociągnięte do celu. A z drugiej strony jesteś posiadaczką niesłychanej wyobraźni, takiej wyobraźni antropologa kulturowego, która potrafi popatrzeć na coś z pozoru błahego i zrozumieć tam jakieś takie różne głębsze sens. I teraz u nas to się w tym pisaniu na przykład przejawia w ten sposób, że ja mam taką tendencję do, jak jesteśmy zwłaszcza w jakiejś początkowej fazie pisania, czasem takiego randomowego trochę działania. Znaczy jestem czasem, mamy okej, plan, wiemy do czego to ma zmierzać, potrafię się jednakowoż czasem trochę zgubić w tym, co jest do napisania, co sobie trzeba gdzieś tam wyobrazić i tak dalej. Zdarza mi się nawet coś takiego napisać, co sam nie wiem, gdzie to jeszcze zawiesimy, gdy wkracza Gosia i mówi, zobacz, dobra, jesteśmy tu i tu. Krótko mówiąc, ja świruję, ona mnie bierze za rękę i gdzieś tam prowadzi na miejsce i to tak jest w życiu i pisaniu. Drodzy Państwo, czy jest... Wybrnąłem z tego rozwoju. Nie, no absolutnie, ja myślę, że zapunktowałeś nawet. Słuchaj, tak bym przynajmniej stawiał. Drodzy Państwo, czy jest ktoś na sali, kto, uwaga, nie czytał ani jednej powieści naszych dzisiejszych gości? Jest,
to żegnam Państwa. Dziękuję. Absolutnie, gdzieżbym śmiał, absolutnie. Bardzo się chciałem zrobić, absolutnie. Potem sobie z nim porozmawiamy, ale... Taki sondaż, muszę wiedzieć, na co sobie możemy pozwolić. Czytacie, moi drodzy, recenzje waszych powieści? Mało jest recenzji dzisiaj. Tak. Strasznie mało. Tak. Wszyscy piszą... Opinie nazywają, tak, i nazywają je recenzje. Ale recenzji w zasadzie nie ma, nie uprawia się i to jest też kamyczek dla naszego prasowego ogródka z wyjątkiem, chwalebnym wyjątkiem Tygodnika Powszechnego i jeszcze paru chwalebnych, ale Monika Lendowska tutaj siedzi z Tygodnika Powszechnego, która ten chwalebny wyjątek uprawia. No to po prostu nie ma recenzji prasowych. Nie ma recenzji w sensie takim, jaki jest... Gatunkowym, powiedzmy. Jest to gatunek krytyczno-dziennikarski, prawda? Nie ma. Więc chcielibyśmy bardzo. Tak. A czy te właśnie opinie, komentarze też śledzicie, czy macie do tego raczej taki dystans i nie sprawdzacie tego na co dzień? To jest tak, no przede wszystkim jak ktoś się chce z nami podzielić swoją opinią, komentarzem, zapraszamy do kontaktu. Najbardziej lubimy takie kontakty face to face, takie jak dzisiaj na przykład, na spotkaniach autorskich, na spotkaniach na targach, przychodzą ludzie, dzielą się swoimi opiniami. To nie jest tak, że będziemy po prostu, nie wiem, przeczesywać internet w poszukiwaniu, co kto o nas napisał, gdzie na jakimś portalu albo w medium społecznościowym. Nie zamykamy się na to, ale też nie będziemy tego śledzić i tego szukać. I teraz tak, dlaczego? No, czasem jest tak, że to nie służy pisaniu. To znaczy, jeżeli byśmy chcieli zadowolić wszystkich naszych, powiedzmy, tych, którzy coś sugerują, powiedzmy, albo czegoś im jest za mało na przykład, albo czegoś jest za dużo, albo coś by chcieli inaczej, to jakbyśmy chcieli wszystkie takie głosy na przykład wziąć pod uwagę, to najprawdopodobniej A, nie byłoby to możliwe, bo są sprzeczne, a B, powstałby twór totalnie uśredniony. A takich rzeczy nie chcemy pisać. Chcemy, żeby te książki były zimne albo gorące, ale żeby nigdy nie były letnie. Co znaczy, że one mogą wzbudzać, nie wiem, sprzeczne opinie, prawda? Czasem są ludzie, którym się to bardzo podoba, są tacy ludzie, którym się to bardzo nie podoba, ale przynajmniej mają do tego jakiś wyrazisty stosunek. I tak chcielibyśmy pisać. Nie będziemy jakby za każdym razem się podporządkowywać jakiemuś rynkowemu trendowi, że teraz się pisze tak, a teraz się pisze bardziej thrillery, a teraz bardziej domestic noir. Nie, my mamy jakiś swój pomysł i jeżeli ktoś ten pomysł z nami jakby podziela, to nam jest bardzo miło, że nas czyta. A jeżeli komuś się takie pisanie nie podoba, no cóż, ma do tego prawo, jest taka oferta, prawda, na tym rynku kryminałów, czy tam innych książek popularnych, że na pewno znajdzie coś dla siebie. No wiesz, tym chwalebnym wyjątkom jesteśmy serdecznie wdzięczni za każdą taką okazję, kiedy rzeczywiście można, nawet jeżeli jest recenzja krytyczna, prawda, dowiedzieć się czegoś, zobaczyć jakieś faktycznie spojrzenie na to, co się zrobiło. I to jest fantastyczne i to się dzieje, w mediach społecznościowych i to się dzieje, uprawiacie tego rodzaju działalność, prawda, i to jest fantastyczne na zupełnie nowe sposoby. Ja użyłem wcześniej, odwołałem się do recenzji prasowej, ale rozumiem to maksymalnie szeroko, prawda, żeby recenzji gatunkowej. Natomiast, no tak, no wtedy jest jakby o czym gadać, bo ta sytuacja, w której słyszysz, nie powala na przykład, nie? Albo się to, że... Moje ulubiony zwrot jest, czegoś mi zabrakło. Tak. Mnie znużyło, nie? I to jest ta instancja ostateczna. No to jakby trudno w ogóle się do tego odnieść. No, co najwyżej można się uśmiechnąć właśnie z taką myślą, że kurczę, czyli jednak to jakoś kogoś ruszyło, prawda? Czyli nawet na negatywnie, ale ruszyło. Drodzy Państwo, to teraz się podzielę taką refleksją. Ja od wielu lat mam okazję rozmawiać z moimi znajomymi, którzy czytają podobną literaturę do mnie, właśnie na temat powieści naszych autorów, więc doskonale wiem, co na temat Waszej twórczości sądzą. I szukając takiej inspiracji do dzisiejszego spotkania, porozmawiałem sobie, uwaga, ze sztuczną inteligencją. I Państwo sprawdzicie teraz, organoleptycznie podnosząc dłoń, na ile ta sztuczna inteligencja jest mądra, na ile nie. Posłuchajcie, jakie pytania zadałem, żeby nie było tej płatnej sztucznej inteligencji, żeby były pełne dane. Zapytałem tego naszego robocika o następujące rzeczy. Jak są postrzegane powieści Małgorzaty i Michała Kuźmińskich? Jakie opinie o tych autorach dominują? I jakimi 5 przymiotnikami można określić ich twórczość? I teraz ja przeczytam wam
te 5 określeń, tak krótko opowiem, a Państwa będę pytał, czy się z tym zgadzacie przez podniesienie ręki. Uwaga, moi drodzy, jesteście wnikliwi. Kuźmińscy są często chwaleni za swoją umiejętność szczegółowego opisywania rzeczywistości oraz realistycznego przedstawiania miejsc i postaci. Ich powieści są dobrze udokumentowane i odzwierciedlają rzeczywiste realia społeczne. Kto się zgadza? Pięknie, dziękuję. Uwaga. Innowacyjni. Autorzy wprowadzają do swoich książek świeże pomysły i nietypowe wątki, co wyróżnia ich na tle innych twórców literatury kryminalnej. Kto się zgadza? Pięknie. Angażujący. Ich powieści są wciągające z dynamiczną akcją i złożonymi intrygami, które trzymają czytelnika w napięciu do ostatniej strony. Inteligentni. Uwaga. Recenzje często podkreślają, że książki Kuźmińskich wymagają od czytelnika zaangażowania intelektualnego dzięki skomplikowanej fabule i bogatemu tłu historyczno-społecznemu. Kto się zgadza? No, ten, kto nie podniósł ręki, to by się nie uznał za inteligentnego, słuchajcie, więc dobrze, jesteście czujni, sprawdzam. No i teraz coś, co przyznam szczerze, mnie troszeczkę rozwaliło, uwaga, przyziemni. Ale posłuchajcie, jak ta sztuczna inteligencja to sobie zdefiniowała. Przyziemni. Ja mówię, co? Wiele osób docenia realistyczne, codzienne aspekty życia bohaterów oraz realistyczne przedstawienie polskich realiów. No z określeniem nie trafiła ta sztuczna inteligencja, ale zgadzamy się z tym, drodzy Państwo? Chyba, że to polskie realia są przyziemne. Tak. Słuchajcie, to powiedzcie, które z tych 5 określeń, tak wprost powiem, tak najbardziej łechta wasze ego? Przyziemni. Tak, tak, tak stawiałem, Michale, że to będzie to. Jest to tak? Bardzo ważne. Tak. Znaczy, z tobie sobie mówiąc, i w ogóle to jestem pod wrażeniem, bo ja myślałem, że to jest model językowy, który ma pojęcie o rzeczywistości, ale okazuje się, że tak ma. Zupełnie serio mówiąc, to ta przyziemność, tak, bardzo mi się podoba, to jest to określenie, jest czymś, co, z czym jest, do czego jesteśmy ogromnie przywiązani. To znaczy do tego, żeby to, o czym opowiadamy poprzez fabułę kryminalną, było właśnie przyziemnie, żeby było przyspawane do rzeczywistości, żeby tę rzeczywistość jakoś obrabiało poprzez to, na co pozwala gatunek kryminalny, prawda? Czyli nie więcej, tylko pozwala na zadawanie absolutnie fundamentalnych pytań o życie, śmierć i całą resztę. A ja się zgadzam z przedmówcą. Drodzy Państwo, tak jak tutaj na początku wspomnieliśmy, taką okazją do dzisiejszego spotkania jest faktycznie premiera najnowszej powieści Ruiny i chciałbym, żebyśmy sobie odrobinę o niej podyskutowali, ale tak powiedziałbym dookoła powieści, bo szanujemy to, że być może część z Państwa dopiero jest przed lekturą, więc tutaj proszę się nie obawiać, nie będzie żadnych spoilerów, ale będzie teraz konkurs numer 2. I też będzie do wygrania książka, której nie ma, więc szastam nagrodami, słuchajcie. Tak. Kto z Państwa wie, czym jest, uwaga, takie mądre słowo, moodboard? Po angielsku moodboard. Czy ktokolwiek się spotkał z takim słowem? Jako tablica wirtualna. Dokładnie tak. To jest, drodzy Państwo i drodzy autorzy, nie wiem, czy wiecie, czy nie, to jest taka coraz bardziej popularna, myślę, że to jest coraz bardziej popularny format promowania powieści, polegający na tym, że tworzy się taką graficzną tablicę, taki kolaż zdjęć bądź grafik, który przy jednym rzucie oka ma za zadanie zwizualizować Państwu klimat powieści. I na tej podstawie zdecydujecie Państwo, czy idziemy w tą historię, czy być może ona nie jest dla nas. I teraz poproszę, żebyście Państwo zamknęli oczy na chwilę, a my spróbujemy z naszymi gośćmi taki moodboard wam namalować. Także zamykamy oczy. Dobrze, Małgosiu, to ty jako pierwsza. Jakie obrazy byś na takiej tablicy umieściła? Tak się będziemy przerzucać. Zaproponuj coś na początek. Może nie będę szła w rzeczy oczywiste, czyli ruiny. Natomiast ciemny las. Ciemny las, rozgwieżdżone niebo. Tak. Tak, Państwo już to widzą, jak patrzę na Wasze twarze. Super, Michale, co byś dodał do tego obrazka? Takie nieco wyblakłe, a one tak blakły na takim fioletowo-niebieski kolor, zdjęcie z lat 90. Takie zdjęcie z wycieczki szkolnej albo z jakiejś imprezy klasowej. Tak, z takim charakterystycznym właśnie niebiesko-dżinsowym, fioletowym kolorku. Małgosiu, jeszcze coś nam narysuj. Jeszcze mamy trochę miejsca na tej tablicy.
bardzo kolorowe postacie w bardzo dynamicznym ruchu na scenie. Na scenie, która jest w plenerze. Michale, co byś jeszcze dodał, bądź powiesił na naszej tablicy? Taki silna mgła unosząca się nad jeziorem przed świtem. Możecie Państwo otworzyć oczy. Super. Podobało się? Coś, ktoś doznał jakiejś wizji? Proszę się podzielić. Jesteśmy wśród swoich. No. Super. Dobrze, moi drodzy. Każda historia, nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ale tak ktoś mi kiedyś powiedział, bo to nie są moje słowa, każda historia zaczyna się od przebłysku. Bardzo lubię to słowo i chciałbym Was zapytać, co tym przebłyskiem było w przypadku ruin, czyli tak naprawdę czemu zawdzięczamy powstanie tej powieści, skąd wzięliście na nią pomysł i co było na samym początku tego projektu? Chyba tak zwana smuga cienia, czyli ten moment, kiedy się przekręca cyferka z przodu i wskakuje 4. I to jest ten moment, w którym też się zaczyna trochę patrzeć wstecz na swoje życie, kiedy zaczyna się troszeczkę wartościować, nie, może to jest złe słowo, ale... Nie wiem, czy wiesz, jesteśmy ten sam rocznik, Małgosiu. Okay. Research sprawdziłem. Super. Więc ten moment, kiedy troszeczkę już z dystansu patrzymy na swoją młodość, patrzymy na nasze przyjaźnie z dzieciństwa, z młodości, patrzymy na to, kim byliśmy i kim się staliśmy. Trochę ten cytat, który jest na okładce książki, jest właśnie o tym, jest również o paru innych rzeczach, ale wiadomo, Szekspir jak się wypowiada, to zawsze ma przynajmniej kilka rzeczy do powiedzenia. Ale ten moment, w którym właśnie to zatrzymanie nad sobą nastoletnim, nad sobą gdzieś, prawda, u początku drogi, kiedy mieliśmy różne wyobrażenia na temat tego, kim jesteśmy, kim będziemy, mieliśmy mnóstwo nadziei, mieliśmy mnóstwo przyjaciół. I teraz pytanie, co się z tym stało i tak, od tego się zaczęły ruiny, mniej więcej w tym momencie. Zgadzasz się, Michale, czy ty masz jeszcze jakieś inne wspomnienie z tych początków? Zastanawiam się intensywnie, bo to w ogóle było tak, że ta powieść się nam bardzo urzeźbiała w głowie przez, odkąd w ogóle powiedzieliśmy sobie, no dobra, to trzeba by teraz książkę jakąś napisać i tak zaczęliśmy się mocno i geograficznie, i tematycznie przesuwać. I chybaśmy się rzeczywiście gdzieś w jakimś momencie zorientowali, że to powinno być właśnie o tym, o czym się opowiadasz. Drodzy Państwo, myślę, że już po tej połowie naszej rozmowy widzicie mniej więcej, z jakim kalibrem twórców mamy tutaj do czynienia. I ja teraz znowu taki mały eksperyment popełnię, bo skupię się na tytule. Jedno słowo, 5 liter. A będąc po lekturze, mogę Państwu powiedzieć, że ten tytuł ma niesamowicie wiele znaczeń i na różnych płaszczyznach można go interpretować. Bez spoilerów, ale opowiem Państwu, że to z jednej strony jest dosłowna sceneria, którą spotkacie Państwo w powieści. Z kolejnej to jest też nawiązanie do pewnej symboliki przeszłości, symboliki pewnego upadku, ale być może również odrodzenia, które ktoś z Państwa w powieści znajdzie. I chciałem Was, drodzy, zapytać, jak dużą wagę przywiązujecie jako autorzy do tytułu? I to może Ciebie, Małgosiu, zapytam, a Ciebie, Michale, poproszę o taką refleksję, jak się tworzy tytuł, żeby on faktycznie był takim genialnym nośnikiem tylu znaczeń i symboli, które czekają na czytelnika w powieści. To tak, tytuły zawsze były bardzo ważne i tytuł to jest taka pierwsza rzecz, z którą się czytelnik właściwie spotyka i ten tytuł albo tego czytelnika złapie, albo go nie złapie, albo będzie jakimś po prostu słowną etykietą, która no, jakoś tam się znalazła na tej książce. Najgorsze są tytuły, w których się nie da zapamiętać. Są takie książki, czasem nawet bardzo fajne, które mają na przykład długi tytuł, który jest tak skomplikowany, że zapamiętujemy jakąś jego 7 wersję i potem nie możemy sobie przypomnieć. Nasze tytuły zawsze miały znaczenie. One się zwykle odnosiły do jakiegoś A bohatera, B miejsca, C jakiegoś konceptu, prawda, który w tej książce jednej czy drugiej gra główną rolę. Jeśli chodzi o ruiny, to ten tytuł się pojawił w momencie, kiedy skonkretyzował się nam pomysł, że to jest właśnie ten pomysł.
I ten tytuł był taki trochę oczywisty po prostu. Chociaż na przykład w poprzednich książkach wcale tak, w taki oczywisty sposób te tytuły nie powstawały. Weźmy od początku, Śleboda. To jest nasza pierwsza książka naszego drugiego cyklu. Tytuł na początku był rzeczywiście wymyślony, długi i skomplikowany. I tutaj wydawnictwo stwierdziło, że trochę za długi i trochę tak, no, być może nas ogranicza. No i w takiej burzy mózgów, to nie my żeśmy wymyślili tytuł Śleboda, pora się przyznać, prawda, tylko redaktorka tej książki, że tak, to jest ten z jednej strony nazwisko bohatera, a z drugiej strony jakby kluczowy koncept w tej książce, który zasługuje na to, żeby być tytułem. Jeśli chodzi o Pionka, to od początku był to tytuł oczywisty i po prostu Pionek musiał być Pionkiem i koniec. Jeśli chodzi o Kamień, to też... nie był to tytuł oczywisty. Początkowo i nazwa miejscowości, w której dzieje się akcja, i tytuł, to było inne słowo. Ale niestety dokładnie w tym samym czasie ukazała się książka o tym samym tytule, więc musieliśmy ten tytuł zmienić. I też w trakcie burzy mózgów, to chyba ja wymyśliłam, ale jak ten tytuł został wymyślony i ta nazwa tej miejscowości, która brzmi dosyć, powiedziałabym, naturalnie, jak na nazwę miejscowości na Sądecczyźnie, to siadło idealnie. I wtedy jeszcze wiele różnych innych klocuszków skoczyło na swoje miejsce, tak jakby czekały na ten kamień, na ten tytuł, który ma swoje też drugie znaczenie. Natomiast tak, ruiny tak rzeczywiście były od początku, były z nami od początku i ten tytuł też wiele jakby ustawia. Jak się ma ten tytuł od początku, to też pewne rzeczy, pewne powracające motywy, pewne właśnie, pewien klimat tam jest od początku. Też bardzo się staramy, żeby te tytuły właśnie nie były jakieś takie generyczne, jak na przykład, nie wiem, takie czasem tytuły kryminałów są właściwie, coś tam mrocznego albo tajemnica czegoś, więc bardzo staraliśmy się unikać tego rodzaju oczywistych tropów kryminalnych, dlatego że ten tytuł otwiera tę książkę na wiele różnych stron i nie chcielibyśmy się zamykać tylko w jednej. Jeszcze Mara to na pewno. Ach, ale gdybyśmy tak powiedzieli, skąd się wziął tytuł Mara, to byłby spoiler. Tak. Teraz wiesz, jak się układa tytuł, żeby był genialny, to nie wiem, ale dziękuję Ci za to pytanie. Natomiast to jest. Ja myślę, że tytuł to po prostu jest. Tylko trzeba go znaleźć. I to się często dzieje, tak jak opowiadałaś, w pracy. Nawet grupowej burzy mózgów, wymianie z ludźmi, którzy właśnie z redaktorką, redaktorem książki, ale często właśnie między sobą. I to następuje w jakimś momencie. Jest roboczy tytuł oczywiście gdzieś tam zwykle. Czasem nawet on się sprawdza. Nie pisze się pod tytuł na pewno. Natomiast to jest słowo, no słowo bądź słowa, które po prostu są w tym, co się robi, co się pisze i trzeba je tylko ogrzewać i troszkę przepukać, ale słowa są ważne. Słowa to są właśnie te takie etykiety, które czasem określają, nie wiem, cały klimat. Tak Ania z Zielonego Wzgórza o róże i kapuście tutaj dodajmy. Więc czy nazwiemy różę kapustą, prawda? No, ona dalej będzie pięknie pachnieć, ale no, będzie kapustą, prawda? Więc no, tytuł i książka tak samo, prawda? Chcielibyśmy, żeby te tytuły one były takie organiczne, żeby to nie było, że ojejku, ale wymyślili tytuł, tylko po prostu, że to jest po prostu, to są ruiny i koniec, nie? Inaczej byśmy ich nie nazwali, bo to byłaby inna książka wtedy. Zabieracie nas z tej powieści na Dolny Śląsk i chciałbym was zapytać o to, kiedy wy ten region odkryliście i co takiego do was przemówiło, no, że uczyniliście go scenerią swojej nowej kryminalnej historii. Ja chyba byłem pierwszy w styczności z Dolnym Śląskiem, nie? A nie, ja byłam na wakacjach na Dolnym Śląsku w 92 roku, więc to było bardzo dawno temu, tak? W Bieleniej Górze właśnie, akurat w Lubomierzu nie, ale w Karkonoszach, w Bieleniej Górze, w Karpaczu, to miłe wspomnienia z dzieciństwa. Natomiast ten Dolny Śląsk, który jest w naszej książce, myśmy poznawali teraz stosunkowo niedawno właściwie na nowo, bo
spędziliśmy tam trochę czasu, wiadomo, mieliśmy swoje wyobrażenia na temat tego regionu, które się częściowo spełniło, a częściowo nie. To, co nas tam zafascynowało na Dolnym Śląsku i co sprawiło, że jest to dobra sceneria dla tej opowieści, to jest jego wykorzenienie, powiedzmy, jego taki problem z tożsamością, bo to jest takie miejsce, które miało kiedyś bardzo wyrazistą tożsamość, która została w pewnym momencie wymazana, nawet w takim akcie właśnie agresji symbolicznej, takiego wrogiego przejęcia. A potem przez długi czas była traktowana troszeczkę tak jako tymczasowa własność, prawda, ludzi tam mieszkających. Jest to kraina, w której mamy przepiękne pozostałości tej wielkiej historii. Zamki, pałace, klasztory, miasta, miasteczka, ale też takie właśnie przepiękne poniemieckie Bauernhofy. Część z nich do dzisiaj zrujnowana i te ruiny pamiętają czasy wojny. My bardzo nie chcieliśmy wchodzić w tę historię, powiedzmy, wojenną, tuż powojenną. Akurat w tej książce nie chcieliśmy wchodzić w tą taką głęboką historię, ale ten klimat właśnie tych ruin, które gdzieś ciągle są, gdzieś kątem oka się je dostrzega, był bardzo właśnie inspirujący. I też nasza bohaterka, Sylwia, która też jest wykorzeniona, która z jednej strony jest Romką i półromką i jest inna dla ludzi, a z trzeciej strony ona sama nie czuje tej więzi z tą grupą etniczną, dlatego że wychowała się w domu dziecka. Ona też nie ma przeszłości, nie ma zakorzenienia i sama jest takim właśnie wolnym duchem. Taka sceneria wydała nam się właśnie idealna do osadzenia takiej opowieści. Opowieści właśnie o jakiejś utracie, o jakimś zerwaniu, o przeszłości, która w pewnym momencie zaczyna być ciężarem. Moja historia spotkania z Dolnym Śląskiem brzmi trochę kombatancko, ale ona się powinna zacząć w 1957 roku. Jeszcze na świecie nie było oczywiście. I to był taki czas, kiedy dwóch reporterów, jeden fotoreporter tygodnika powszechnego, Tadeusz Żychiewicz i Maciej Malickiego, z Wojciechem Dojnickim, pojechali w taki objazd zachodnią granicą, żeby zobaczyć, jak ta świeżuteńka, jeszcze taka nieokrzepła, jeszcze krwawiąca, jeszcze pachnąca tą legendarną gorącą zupą, którą nowi mieszkańcy zastawali na stole, którą Niemcy wsiedlani zostawiali, kraina wygląda. 50 lat po tym z Michałem Olszewskim pojechaliśmy we dwóch dokładnie tą samą trasą, od Nysy po Nowe Warpno. Znaczny kawałek tej trasy przebiegł przez Dolny Śląsk. I no, poza tym, że dla mnie to była absolutnie przygoda, uczyłem się mnóstwo wtedy przy Michale, pozdrawiam się Michał serdecznie i dziękuję. To było szalone zupełnie, to było bardzo ciekawe. Tak reportersko-poznawczo to było niezwykle ciekawe, bo to był 2007 rok, kiedy rzeczywiście jeszcze ta kraina była na końcowym etapie takiego trwającego kilka dekad poczucia, że to jest wszystko tymczasowe. Tam dopiero się zaczęli pojawiać ludzie, którzy mówili, dobra, to może to jakoś spróbować oswoić. To oswajanie oczywiście mierzyło się z niezwykle trudną materią, to znaczy z morzem ruin. Z takim, jak coś nie zostało zastane jako ruina, to zostało skutecznie zrujnowane przez kolejne kilkadziesiąt lat. I teraz na tym jakoś trzeba się poczuć, że to jest jednak nasze. To był niezwykle ciekawy moment, jeszcze bardzo wczesny. Teraz wracając na Dolny Śląsk, najpierw turystycznie, a potem właściwie z takim coraz bardziej rosnącym przekonaniem, że teraz to już naprawdę robimy research i się rozglądamy, widać już, jak zaczyna się to zmieniać, jak dynamicznie, jak fajnie, jak ciekawie, ale też jak trudno jest tę krainę zmieniać. To, co się na pewno zmieniło, to jest właśnie to poczucie oswojenia, może bym tak powiedział, i to takiego obustronnego, to znaczy, że, tak, że, tak, że to już jest tak, nie? Że to nie jest tymczasowe, że pojawiło się takie zjawisko, to nawet ostatnio, jak rozmawialiśmy parę dni temu na Festiwalu Kryminału we Wrocławiu, ktoś to powiedział, że często jest takie pojęcie takich swoich Niemców, mamy takich swoich Niemców, nie? Znaczy ta rodzina, która tutaj mieszkała, oni nie przyjeżdżają po to, żeby jakby straszyć nas tym, że oni to chcą odzyskać, tylko po prostu chcą zobaczyć swoje kąty, my ich tu wpuszczamy, spotykamy się i jest dobrze, jest normalnie.
Ta normalizacja jest niesłychanie mocnym i przejmującym momentem, natomiast dzieje się to wszystko faktycznie w takim zupełnie nieporównywalnym do niczego anturażu. Począwszy od tego, że jak zaczęliśmy zeszkicować wczesne obrazki, te sceny, kiedy Sylwia przyjeżdża do mnie Śląsk, to tak powiedzmy na takim ogólnym wyobrażeniu polskiego małego miasteczka sobie pracowaliśmy. Sylwia gdzieś tam się pojawiła, napisałem takie zdanie, że tam przyjeżdża przez takie skojarzenie z polską Toskaną, to się tak tam nazywa, te okolice Lubomierza, że tutaj rolę Cyprysów pewnie tujesz Mark. Ale pojechaliśmy na Dolny Śląsk, potem z tego opisu wszystkie tuje musiałem wykosić. Nie ma. Są 300-200-letnie lipy. Stare drzewa. Gdzie państwo w Małopolsce albo na Podkarpaciu widzieli ostatnio jakieś stare drzewo na wsi? Więc takie rzeczy się tam dzieją. Jeszcze dodam tylko takim podsumowaniem, że praca z pamięcią, może to jest takie jakby słowo klucz do tej lokalizacji i do tej książki. Tak, ale tutaj wspomnieliście, że gościliście faktycznie tydzień temu we Wrocławiu na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału. Ja słuchałem waszej rozmowy, no i drodzy państwo, tam tak bardzo zostaliście naprawdę skomplementowani przez prowadzącego. Tak? Właśnie za to, że genialnie oddaliście klimat tej lokacji. I ja to potwierdzam i naprawdę gorąco państwa zachęcam do sięgnięcia po ruiny, chociażby z tego powodu, żebyście zobaczyli, w jaki sposób research przekłada się na to, że my naprawdę do tych miejsc się przenosimy. No i to prowadzi mnie do pytania, czy faktycznie w przypadku tej powieści to research był największym wyzwaniem, czy może coś innego? Trudne pytanie, bo wyzwań było wiele. Od takiej właśnie pracy z własną pamięcią, prawda, przez przypracowanie jakby jakichś swoich też doświadczeń, ale tak, research musiał się odbyć na kilku różnych poziomach, bo z jednej strony był ten research dotyczący lokalizacji, musieliśmy właśnie zobaczyć, jak to wygląda, jak się tam żyje, jaki jest taki, powiedzmy, taka mentalność miejscowa, wiadomo, ale był też cały wymiar teatralny, który też nie był prosty do zresearchowania. Był wymiar muzyczny, z którym też musieliśmy się zmierzyć, bo musimy przyznamy się, że... No coś tam zaczęło. No dobrze, nie będziemy się przyznać. Więc musieliśmy się właśnie z wielu różnych oczywiście tematów przygotować, ale nie powiedziałabym, że to research był najtrudniejszy, jeśli chodzi o pisanie tej książki. Tak, zgoda. Nie, z tą muzyką to rzeczywiście jest tak, że no nie wiem, ja się tak na Gazerozę zatrzymałem, ty pewnie na... Nieważne. To inne rejony były troszeczkę, więc musieliśmy się tylko uczyć o muzyce. Natomiast tak, research teatralny na pewno, bo ten research taki geograficzny, research, jak to powiedzieć po polsku, on jest właśnie przyjemny, samodobny, ciężka przygoda, poznawanie ludzi, poznawanie miejsc. A w tym teatralnym musieliśmy się jakoś tak zmierzyć i porozmawiać szczerze o przemocy, bo to chodziło. No ale już nie mówiąc oczywiście o tym, żeby to, co piszemy o teatrze, ale to jeszcze alternatywne, wyglądało w miarę wiarygodnie i tutaj nigdy nie dość podziękowań wspaniałym osobom, które nam tu pomogły i poustawiały na różne rzeczy. Ale tak, ten wymiar, który wymaga researchu innego, był chyba najtrudniejszy. Tak, o tym teatrze jeszcze sobie podyskutujemy, ale zanim do niego przejdziemy, to podzielę się z państwem taką refleksją, że w dotychczas opublikowanych opiniach, ale też takich bardziej oficjalnych, jak chociażby umieszczonych na skrzydełku tej powieści, odnajdziecie państwo takie zdanie, że jest to powieść o granicy pomiędzy iluzją a rzeczywistością, o tym, jaka ta granica jest, czy jest cienka, czy może jeszcze inna. I chciałbym was zapytać, moi drodzy, czy faktycznie uważacie, że ludzie, że społeczeństwo w tym momencie ma coraz większy kłopot z takim zdefiniowaniem, gdzie ta granica przebiega i jeśli tak, to dlaczego? Może bez dużych słów, prawda, bez słowa społeczeństwo, bo też nie wiem, nie jest naszą ambicją tutaj stawianie jakichś społecznych diagnoz, ale
w różnych aspektach bywa, że ta różnica między rzeczywistością, a na przykład naszym wyobrażeniem o czymś, czy to jest nasza własna przeszłość na przykład, czy to jest nasza praca na przykład, tutaj mówimy o aktorach, czyli na przykład rola, prawda, ta granica się rozmywa i to, czego doświadczają niektóre z naszych postaci, to są skutki i koszty tego rozmywania się tej granicy, bo czasem to rozmywanie się jest, że się tak wyrażę, powodowane przez kogoś czasem. Mówimy tutaj o takich zjawiskach jak psychomanipulacja i często... Jejku, to strasznie mi trudno mówić bez spoilerów o tej fabule. Ale idzie ci doskonale. Ja mogę wypikiwać. Tak. No. Dobrze, więc zdarza się, że ktoś potrafi nam stworzyć taką iluzję, że zaczynamy w nią wierzyć, przestajemy wierzyć w to, co sami czujemy, sami widzimy, sami gdzieś tam przeżywamy. I ta iluzja potrafi być bardziej... prawdziwa od rzeczywistości. Bardzo trudno się spod takiego wpływu często wyzwolić, ale też często sami sobie budujemy jakieś takie iluzje, żeby coś na przykład nie bolało, prawda? Bo jakieś, nie wiem, wspomnienie boli, albo jakaś myśl na temat tego, kim jestem, prawda, boli, dlatego wolimy sobie zbudować jakiś obraz siebie, albo obraz własnej przeszłości, albo obraz swoich relacji z ludźmi. Tak, żeby odsunąć od siebie tą bolesną rzeczywistość. I to też jest jakieś samooszustwo, które gdzieś na jakimś etapie potrafi mocno uderzyć taką postać albo bohatera. Ja myślę, że to, wiesz, to nie jest tak, że społeczeństwo coraz bardziej coś ma, tylko że my ludzie tak po prostu mamy, że swoje doświadczenie trochę mitologizujemy, trochę je upiększamy, trochę je ociosujemy, bo nasza pamięć bardzo wdzięcznie pozbawia nas złych wspomnień na przykład, albo poprawia nam trochę wspomnienia, albo pozwala nam zapamiętać samo miękkie i pluszowe i tak dalej. Oczywiście z tym pozbawianiem to jest dość dwuznaczne, bo to zostaje gdzieś tam pewnie schowane, ale raczej nie amputowane i gdzieś tam sobie pracuje i wygija czasem. I tu powiedziałeś wcześniej o pracy z pamięcią. Nie? Myślę, że to jest to rozróżnienie fikcji, łudy, a jakiegoś zaczarowania, bo to też może być bardzo piękne doświadczenie, nie? Od jakiej rzeczywistości. Teraz no, pewnie ta książka jest też trochę o tym, jak się tę co się dzieje, kiedy się taką świadomość tego, co jest naprawdę, co było naprawdę, odzyskuje. Też próbuję tutaj się motać, żeby nie spoilować, ale w tym sensie sobie tak pomyślałem, że to szekspirowskie wiemy, czym jesteśmy na początku, ona jest też dość dwuznacznej podstawy. Lubicie teatr? Tak. Jasne. Tak. Na jakim najbardziej takim oryginalnym przedstawieniu byliście? Oryginalnym, w sensie... Tak właśnie, brakuje mi słowa, więc to jest takie słowo trochę wytrych, bo chciałem powiedzieć dziwnym, ale tak nie wypada, bo tu sami inteligentni na publiczności, więc po prostu bym dostał krytykę, więc stąd oryginalny. Nie wypada powiedzieć, tak, że byliśmy na samym rynku. Tak. No. Chyba było to przedstawienie, to trudno tak nazwać, Sekretne życie Friedmanów. To sztuka, w której publiczność bierze udział w wydarzeniu i jest to przedziwne rzeczywiście doświadczenie tej zburzenia tej granicy między widzem a światem przedstawionym. Bardzo niekomfortowo się ten widz czuje, ale właśnie po to chodzimy do teatru, prawda? Nie po to, żeby ktoś nas głaskał po główce i klepał po plecach, tylko żeby coś przeżyć. I rzeczywiście muszę przyznać, że było to mocne doświadczenie. Michale, a w takim razie do jakiego teatru zapraszacie czytelnika w ruinach? Tak, w dwóch słowach. No, należy powiedzieć, że fikcyjnego. To nie jest konkretny teatr, albo jakoś zakamuflowany konkretny teatr. To nie jest książka z kluczem, to nie jest
okazja do tego, żeby sobie poprzekładać, a tak naprawdę to chodzi o X. Zupełnie nie. To jest taki konstrukt, który zbudowaliśmy trochę no właśnie na potrzeby stworzenia takiej teatralnej sytuacji, w której mówimy o czymś całkowicie fikcyjnym, a zarazem czymś całkowicie prawdziwym, mam nadzieję. To jest teatr, który jest alternatywny. Jest oparty na wizji wybitnej kreatorki, która porzuciła mainstream, czując się tam sformatowana, nierozumiana, czując, że tam właściwie się nie dzieje nic twórczego, że tam mamy do czynienia tylko z jakąś mierzwą i właściwie taką skomercjalizowaną byle jakością. A ona postanowiła w związku z tym stworzyć teatr w miejscu kompletnie odjechanym. To jest takie dworzyszcze, właśnie stare gospodarstwo, stary Bauernhof, który otoczony jest zabudowaniami, resztkami, ruinami zabudowań gospodarczych, które świetnie się sprawdzają jako takie audytorium. Zwieńczony dawnym domem o zapadniętej fasadzie, czyli takim domem z odkrojonym frontem, który możemy trochę przejrzeć, możemy tam zajrzeć, zobaczyć piętra. To jest ich scena. I zaprasza do tego teatru aktorów nieprofesjonalnych, z którymi pracuje od początku sama. Tworzy spektakle, które są nieco improwizowane, które są z jednej strony oparte na klasyce, ale też tej klasyce bardzo przetworzonej, z jednej strony przez jej wizję artystyczną, z drugiej strony przez taki dyskurs współcześnienia, pokazania, że poprzez klasyczne teksty można interpretować, można opowiadać o problemach współczesnych. Ten spektakl, przy którym powstawaniu i kreowaniu towarzyszymy tej grupie, to jest taki spektakl pokazujący, obnażający przez teksty szekspirowskie kody patriarchalne, pokazujący, mówiący o przemocy wobec kobiet, o jej rozmaitych aspektach. I ta postać reżyserki, tej charyzmatycznej Lilianny Kosarz, której teatr, właściwie taki teatr, który on nie ma nazwy tam, on się nazywa, trochę mówi się o ruinach, o miejscu, trochę właśnie o teatrze Lilianny Kosarz, ale istotne dla nas było to, jak ona pracuje z aktorami, co ona robi w tym teatrze, jak ta jej wizja poprzez postacie, które zaprosiliśmy do tego teatru, się tworzy i jakie są tego koszty. Tak, Małgosia, przy wcześniejszym wątku mówiłaś o pracy z pamięcią, a teraz jak Michał szkicował w Państwa wyobraźni ten teatr, w którym się spotkacie w ruinach, to mnie się przypomniało, że ja najsilniej przeżyłem tą powieść faktycznie w tych fragmentach, w których pokazywaliście mi, co sztuka i odgrywanie tych różnych przedstawień, które tam były, tak naprawdę robią z ich aktorami. I to mnie prowadzi do pytania, w jaki sposób pracujecie z empatią, bez której się nie masz szans napisać czegoś takiego. O, wow. No tak, to empatia jest oczywiście konieczna do pisania takich, w ogóle do pisania czegokolwiek, bo bez empatii to właściwie literatura nie byłaby możliwa. Tego, że my możemy współodczuwać z naszymi bohaterami, rozumiemy tego, to, co oni, przez co oni przechodzą i im towarzyszymy. No nie były to łatwe sceny do napisania, trzeba było w sobie uruchomić z jednej strony empatię w stosunku do tych, powiedzmy, aktorów, którzy podlegają różnym działaniom, technikom Lilianny Kosarz, ale też spróbować współodczuwać z samą Lilianną Kosarz, co ona chce osiągnąć, prawda? I tutaj jest taka cienka czerwona linia, prawda? I podejrzewam, że różni ludzie mogą różnie interpretować to, co ona robi, bo będą osoby, dla których te jej techniki są w pełni akceptowalne, a są tacy, którzy od samego początku będą podnosić rękę i mówić, nie, to jest przemoc, tak nie wolno, więc z jednej strony właśnie trzeba było tą postać i to, co ona czuje, czuć i rozumieć, a z drugiej strony rozumieć jednak tego sprawcę przemocy. I tutaj ciężko się pisało te sceny, trzeba przyznać. Kurczę. Dzięki za to pytanie, bo się teraz naprawdę mocno zastanawiam.
to jest coś między właśnie współodczuwaniem, nie współczuciem, znaczy to nie jest sentymentalne, nie? Współodczuwaniem, a głęboką to było zrozumienie postaci. Znaczy postać się musi jakoś tam stać autonomiczna w pewnym momencie w twojej głowie i zacząć trochę nawet żyć własne życie, trochę dyktować warunki, trochę stawiać opór, nie? Taka nie jestem, taki nie jestem, jestem taki. I to też gdzieś tam trzeba tego słuchać. Zadając pytanie dlaczego, nie? Dlaczego tak zrobi, tak nie zrobi, co by zrobił, zrobiła. Ale jest w tym wszystkim chyba też taki ważny aspekt, bo to jest strasznie takie modne nawet w tym naszym kryminalnym sektorze powieści, że mówi się o, i czytelnicy podkreślają tą właśnie fascynację wchodzeniem w umysł mordercy na przykład, nie? Ale to myślę, że to nie jest tak, że to nie jest wchodzenie w umysł mordercy, tylko właśnie ta próba bardzo uważnego przyglądania się takiemu konstruktowi, takiej postaci. Jest taka krótka scenka, to nie będzie spoiler, ją przywołam bez kontekstu, kiedy z tej naszej, po jednym ze spektakli, czy po drugie, już nieważne, miało być bez kontekstu, jedna z postaci wychodzi z aktorek z tego, co tam się im przydarza i mówi do swojego partnera scenicznego w ten sposób, że słuchaj, bo to jest tak, że jak to jest, że publiczność, oni nas tu oglądają, a potem stąd wychodzą, a my z tym wszystkim zostajemy. Czy nie powinno przypadkiem być odwrotnie? Czy teatr nie polega na tym, że powinno być odwrotnie, że oni powinni z tym zostać? Nie? I to jest chyba jakoś tak ważne dla mnie zdanie w tym kontekście też teatralnym, dlatego że nie jest powiedziane, że to, co robili, ja to nie chcę tutaj też podpowiadać, ale myślę, że wielu aktorów, aktorek, reżyserek, reżyserów by się mocno nie zgodziło ze sposobem pracy Janek Osasz. Czyli powiedzieliby, że to nie jest profesjonalne, co ona robi, że tak głęboko schodzi, a że no to jest też fach, to jest praca, nie? Że właśnie aktor ma wejść, wyjść. Tak samo, nie wiem, być może pisząc, autor ma trochę wejść i wyjść, nie? Umieć wyjść z tej sytuacji. No ale pewnie jest też w teatrze mnóstwo kreatorów i kreatorów, którzy by stwierdzili, właśnie tak. Tutaj jeszcze dodam, że między współczuciem a współodczuwaniem jest pewna różnica zasadnicza. Nam nie chodzi o to, żeby przy tym pisaniu współczuć postaci na przykład, tylko z nią współodczuwać, to znaczy wiedzieć, co ona czuje, dlaczego ona to czuje i móc to, brzydko mówiąc, móc tym zarządzać. Współczuć ma mu czytelnik, powiem tak. To jest efekt końcowy. Tak, ja wam bardzo za te sceny dziękuję, a państwa proszę, jak będziecie czytać Ruiny i dotrzecie do pierwszej z takich scen, to przypomnijcie sobie ten fragment naszej dzisiejszej rozmowy. Ale jeszcze o jednej rzeczy wam powiem, na której się złapałem i możecie mnie śmiało skrytykować, jeśli przestrzeliłem, ale w którymś momencie zacząłem spoglądać na teatr Lilianny Kosarz trochę jak na taki zamknięty pokój z powieści Christie. I pytanie, czy ja przestrzeliłem, czy jednak troszeczkę chcieliście we mnie wywołać takie odczucie? No tak, no. Jest to, powiedziałabym, jeden z takich typowych kryminalnych konceptów, prawda, zagadka zamkniętego pokoju. Mamy, prawda, bohaterów, którzy są w kręgu podejrzanych, prawda, i teraz Herkules Poirot albo Panna Marple mają, zadając odpowiednie pytania, dojść do tego, co się wydarzyło. Być może czytelnicy będą zaskoczeni, jak to się jakby koniec końców okazuje, ale wszystko, co się dzieje tam w tym zamkniętym pokoju, ma znaczenie. Zdanie jest więzienie. Drodzy Państwo, Ruiny są przykładem takiej powieści, takiego kryminału, który no, absolutnie jest ambasadorem tego takiego modnego dziś stwierdzenia, że kryminał jest gatunkiem społecznie odpowiedzialnym. I myślę, że w tym wypadku rzeczywiście tak jest. I chciałbym Was tak na koniec zapytać, czy jest jakieś takie jedno kluczowe przesłanie, bo ich jest bardzo wiele. Ja myślę, że magią tej powieści jest to, że każdy z Państwa autentycznie weźmie z niej coś innego, bo tu jest cała masa
wątków i elementów, z których można czerpać, ale czy dla Was któryś z tych wątków jest w jakiś sposób szczególnie ważny, bądź jakieś przesłanie, które ruiny ze sobą niosą? Tak dla Was osobiście. Nie chcę tutaj spoilować przesłań, bo to zawsze każdy na sobie gdzieś na końcu sam odpowiada na pytania, dlaczego ja tę książkę przeczytałem, co ona dla mnie znaczy. Dlatego nie chcę tutaj jakby w to wchodzić, bo być może to, co ja odczuwam w stosunku do tej książki jako jej autoroczytelnik, powiedzmy, może być dla kogoś czymś zupełnie innym, ale być może właśnie kwestia tej pamięci, miej odwagę pamiętać, coś takiego mogłabym powiedzieć. Dla Ciebie, Michale? No ja chyba nie dodam nic. Widzę, co mi sobie wydaje, ale jak powiedziałaś to okay. Zdanie, to tak opisuję czterema ręczkami. To poproszę Cię o coś innego. Powiedz mi proszę, co w ruinach jest takim papierkiem lakmusowym twórczości Kuźmińskich, a co tą powieść wyróżnia od Waszego dotychczasowego dorobku? Ha, sam zrecenzować teraz, jak się posilę. Wiesz co, dzięki za to pytanie. Papierkiem lakmusowym to strasznie mnie rozczuliło, jak to powiedział Adam Szaja, że ta książka jest taka kuźmińska, to właściwie jest zupełnie niemalże aktora. Natomiast wiesz, ona ma inny rytm trochę niż kryminał taki wywodowy. Jeśli takie istnieją, bo każdy ma jakiś swój rytm i to wszystko, co gdzieś tam tutaj mówimy, broń Boże, nie ma znaczenia, że my jacyś lepsi jesteśmy czy coś. No, to inaczej to chcemy troszeczkę robić, po coś być może minimalnie innego i to tak jakoś mi się w głowie układa. Ale tak, ona ma troszeczkę inny rytm i to było dla nas też bardzo ważne, żeby to nie była taka pędząca książka. Mam nadzieję, że takim papierkiem, takim wyróżnikiem może tak, tego, czy takim, taką, to się nazywa signature, prawda, w kryminologii, jak się analizuje modus operandi seryjnego mordercy. Takim podpisem naszym jest to, że jakoś usilnie się staramy, żeby te książki nie były tak gdzieś na, ostatecznie po to, żeby opowiedzieć o tym, kto zabił i jak zabił. Tylko bardziej po tych wszystkich takich pytaniach pobocznych, dlaczego, a co się często stało, z czym ludzie zostali, nie? Jak ten świat się próbuje po takim, po gwałtownej śmierci zasklepić, zabliźnić. To jest jakoś tam dla nas ważne i mam nadzieję, że to dałoby się jakoś tam rozpoznać. A co było nowe, to być może to, że jednak uznaliśmy, że po czterech książkach z cyklu z Anką i Bastianem, to znowu ta sytuacja, w której to bohaterowie ci w pewnym sensie mówią, stawiają warunki. Oni powiedzieli nam, ej, stop, no, jakby jesteśmy w jakimś punkcie dojścia oboje i przez te cztery książki oni się nam bardzo zmienili. Doszliśmy do wniosku, że ciągnięcie tego dalej teraz, no, niczego nie wykluczajmy, ale że ciągnięcie tego dalej teraz byłoby trochę już takim wymęczaniem z nich kolejnych sytuacji, takim stawianiem sobie z jakiejś bańki w stańki, prawda, że znowu się muszą podnieść, otrzepać i iść dalej. A tymczasem była właśnie bohaterka, która gdzieś tam krzyczała, że teraz moja kolej. Powitajmy Sylwię Nowak. Ale też to, że to już nie jest książka, która bardzo silnie zasadza się na etniczności, mimo tej bardzo silnego rysu etnicznego głównej bohaterki. On jest taki zewnętrzny, znaczy ona sama nie ma tożsamości etnicznej, nie ma właśnie żadnej tożsamości. Ma silną tożsamość zawodową, ale takiej osobistej, to dopiero gdzieś szuka. A i fabuła, mimo osadzenia w takim bardzo wyrazistym miejscu, gdyby się prosiło prawda, jakąś straszną historię z II wojny światowej czy z przedwojna, no to tu lepsi od nas robili takie rzeczy na tym terytorium. I my myśleliśmy trochę inaczej, bo co innego, tak jak Gosia wcześniej opowiadałaś, prawda, skorzystać z gościnności tego miejsca. Więc dla nas to było nowością, żeby trochę o czym innym, na innych nutach tę książkę napisać, już nie na tych właśnie etnokryminalnych, historycznych, tylko bardziej na takim, no powiedzmy, historii ludzi.
Może tak. A ja, drodzy Państwo, chcę zwrócić na koniec Wam uwagę na to, że przez tę godzinę, która właśnie minęła, opowiedzieliśmy Wam bardzo dużo o tej powieści, ale myślę, że zwróciliście uwagę, że nie rozmawialiśmy ani o fabule, ani o bohaterach, więc chciałbym skończyć to spotkanie takim stwierdzeniem, że tak naprawdę cała ta powieść jest przed Wami wciąż do odkrycia i bardzo gorąco Was do tego zachęcamy. A Wam, drodzy, ślicznie dziękuję za rozmowę i jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to służę mikrofonem, to jest ten czas. Czy są jakieś pytania? Zagadaliśmy. Tak. Ale nie wszyscy naraz, drodzy Państwo, że po kolei będą też kuluary, także spokojnie. Ale jeżeli ktoś chce, to śmiało zachęcamy. Nigdzie nam Cię nie spieszy. Tak. Czyli kuluary są nasze. Bardzo Wam dziękuję, Małgorzato Michale. Państwu również dziękuję za ten wspólny czas. Do zobaczenia. Wyłączyłam, nie wyłączyłam?